Dzień dobry, witam wszystkich, dzisiaj sobota. Idę, przyjechałem dopiero. Trochę późno, ale już rano byłem w pracy. Tutaj pokażę wam takie wyszwanciki, już są czarne. A i taka koczka mi przyleciała, o. Takaś chora, o. To właśnie przyleciało wczoraj, a to chore, muszę to unistożyć. A tu są te koki. Jak po tym bocianie i tej koczce, zobacz jaki krawaciarz wstrętny. One gdzieś mają chyba znowu jajka, muszę im zabrać, bo... Ale wyszwanczyki są takie, o. Czarne, to nie będę zapalał światła. Czerwone są tu, a to zapalę, no dobra. O. Tu są. O. Równiutkie, nawet fajny kolorek. No. Idę, wygnam resztę. Trochę zgonimy. Trzeba ćwiczyć przed brata puszczeniem. No, leć. I tą koczkę. Tutaj następna młodzież się szykuje. No. Muszę posprzątać tą budę, może. O, koroniaty z tą mają jajka. Tutaj też, ale to też zimne te jajka, boczki tu spore są. Jest następna tura, znowu niedługo będą wychodzić. A, tego wam pokażę, jak już jestem, tego siwego, słuchajcie. Siwy grochowy. O, tak wygląda. Nie ma żadnego przestrzałka, ani nic. Idę tam, zgonię tamte. Piękności. Nie ganiam wiechą, bo wiechę mam do napędzania. To tylko tyle, co gwizdnę i... Co gwizdnę i ręką machnę. Muszę tą koczkę wyrzucić, bo kręćka chyba ma. To wczoraj przyleciało, ale ja nie miałem czasu tego zamknąć. Znaczy złapać. Część tam fajnie chodzi. Brat tam dorobił gniazd jeszcze więcej. Kurczę, kręci mi się w głowie. Jak na lato i bez szmaty ganiane, to źle nie latają. Ale tutaj, mówię, jak będą samce lenie, to wyrzucę, bo samców jest więcej, to te lenie od razu 5-6 sztuk, to bez żadnego... Słuchajcie, bez żadnego... Jezu, bez żadnej przykrości je wyrzucę od razu, jak tylko nie będą chciały latać. Samice, wiadomo, i jajka niosą i tak dalej, bardziej osłabione są i latają, a samce to ten. Dobra, to takie chwile. No tam zdrowie jest, idę tą koczkę gdzieś złapać, żeby mi czegoś nie przyniosła. Dobra, na razie przerwa, dam jeść. Zagrodziłem te kury, bo mi nie dawały tutaj gołębią chodzić tam. No, koczkę już tą chorą odłapałem. Nie wiem, co z nią zrobić chyba. No. Cieplutko dzisiaj, biorę się za dziobanie drzewa. Po południu ma przyjechać brat. Z drugim bratem mają spawać zaciąg. Także
przez półtorej tygodnia i będzie otwierał. Pewnie w jakiś weekend, żeby cały dzień poświęcić na siedzenie nad tymi zesrańcami. Ja też wypalę papierosa. Słuchajcie. I ten, idę dziabać, o, pies idzie na spacer na wieś, wróci się, poszedł kanalia na dziewczyny. I to tak, nie ma bardzo co nagrywać, jak mówiłem, nie ma czasu dzisiaj trochę, a ci trochę, 3 godziny, a później znowu jadę, później jeszcze na noc do pracy, dzisiaj za kogoś. Dzisiaj się kąpią, nalałem im wody tam w michę i się kąpią. Tomek ostatnio kręci z wujem. Wujo mówi bardzo czystą polszczyzną. Zawsze jak go słucham, to się uśmiecham. Ale mówi z serca. Jest naturalny. No, mam bajzel w tym gołębniku, ale ten, no może 3 maja posprzątam trochę, bo mam wolne. No i tak, dobra, biorę się za dziabanie drzewa. Później jeszcze coś dogram, a one niech się kąpią. Ale koczków w tym roku nachowałem, patrzcie jaki. Ciekawe jak się spierze, jaki będzie. Ja już bociany zamykam. Wstawię dzisiaj, słuchajcie, to co nagrałem. Chwilę, a jutro wstawię. Jutro może coś dogram, pokażę wam jeszcze blok winderka na koniec. Blok winder jest tu, fajny nawet. O, tak siedzi z mamusią, nie, z tatusiem. O, wezmę go w rękę. Zobacz, jaki fajny blok winderek. Pewnie samiczka będzie. Znaczy, no nie ma pewności. Zobaczymy, jak się spierze. No, dzięki temu, że samce są jasne, samice ciemne, to łatwo rozpoznać. Tutaj bociany, a te koczki, tu są te czarne. O. A tu te koki, to pokazywałem, krawaciarz i taki ten. Ciekawe, jak będą latać. Jak te będą źle latać, to już nie wiadomo, co będzie latało. No dobra, dzisiaj krócej, ale kiedyś będzie dłużej. Pozdrawiam wszystkich. Jezu, i do następnego razu. O, już zlatują, ja tylko zamknąłem ich. Już zlatują na ziemię i czekają, także muszę im jeszcze posypać. No bo przecież jak czekają, to trzeba, prawda? No właśnie.